W momencie, kiedy widzimy, że auto na drodze, nie nasze, widać, że coś tam się dzieje, jak się dostać, w jaki sposób zadziałać? Powiedzmy, że w środku jest człowiek. Co tu robić? No, mieliśmy taki przypadek kilkanaście lat temu, gdzie właśnie wskutek nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku samochodu osobowego, ten pojazd się zapalił i była osoba postronna, która właśnie takiej postawie bojowej, odważnej, ewakuowała te osoby z tego palącego się samochodu i sama poniosła nawet uszczerbek na zdrowiu, no bo wiadomo, że działa w otoczeniu wysokich temperatur. Czyli na ile możemy, podejmijmy te działania ratownicze, jeżeli są osoby zagrożone w tym pojeździe. To jest dla nas w tym momencie najważniejsze, żeby te osoby z tego samochodu ewakuować w jak najszybszej formie, nie wiem, poprzez wybicie szyby, to już w zależności od sytuacji i ewakuowanie, już tak powiem, ta sytuacja zagrożenia życia pozwala nam na bezwzględną ewakuację osoby, która znajduje się w tymże pojeździe. Czyli poprzez wybicie szyby ewakuujemy te osoby z pojazdu. Oczywiście zawsze sprawdzamy, to już odruchem powinno być, czy ten samochód w ogóle może się dać otworzyć przez klamkę i wtedy normalnie poprzez drzwi ewakuujemy te osoby z tej sytuacji, z tego miejsca zagrożonego, które de facto, gdzie rozwija się pożar. No i oczywiście też nie zapominajmy, że jak podejmiemy te działania gaśnicze, to nie zapominajmy o strażakach i zgłośmy to zdarzenie na numer alarmowy 998, podając swoją lokalizację i wtedy również profesjonalne służby ochrony przeciwpożarowej zostaną do tego zdarzenia zadysponowane. Jak to się dzieje, że dochodzi do zapłonu auta, tak jak ostatnio na przykład w garażu w budynku mieszkalnym, noc i nagle płonie auto? No, słyszałem też o takim przypadku. No, to już są, tak powiem, trochę takie sprawy z mechaniki pojazdu, czy z prądowe kwestie. Mogą być różne okoliczności, że dojdzie do zwarcia, przede wszystkim zwarcia elektrycznego, no i wtedy, jeżeli dojdzie do tego zwarcia, to samochód może spłonąć. No. Bywają takie przypadki, że nawet pozostawiony samochód po kilku godzinach, no wskutek sprzyjających warunków pewnie zwarciowych, można by skądinąd rzec, że bez okoliczności, bez ingerencji z zewnątrz, no dochodzi do takiego pożaru. To są fakty. No pewnie, tak jak mówię, no w którymś tam momencie są kwestie zwarciowe i urządzeń sprzyjające warunki i ma miejsce zaiskrzenie i uwidocznienie tego pożaru. Jako strażacy pewnie wiecie doskonale, jaka jest najczęściej przyczyna tego typu pożarów. Czy jest coś, co powinno nas nawet przed podróżą wyczulić? Coś do sprawdzenia w aucie, co powiedzmy, że jest w stanie nas uchronić przed takim nieprzyjemnym incydentem? To też tak generalnie nie można powiedzieć. No, w każdym razie, bądź razie coroczne przeglądy, choćby techniczne, one w znacznym stopniu sprawdzają sprawność naszego pojazdu. Tu przed wyruszeniem, czy okresowe przeglądy, choćby nawet instalacji elektrycznej, czy odpowiednie sprawdzenie poziomu ilości płynów, czy to hamulcowych, czy innych, czy oleju w silniku. To wszystko ma posłużyć, czy powinno przyczynić do bezpiecznej eksploatacji pojazdów silnikowych. Jeżeli mamy w normie te wszystkie elementy, o których wspomniałem, to de facto samochód teoretycznie powinien być sprawny. No niemniej jednak w sytuacjach, tak jak już wspomniałem, i u nas też jest notowane najczęstszą przyczyną, to są kwestie zwarcia instalacji elektrycznej. Takie przyczyny w większości przypadków tych, o których wspomniałem, to są te przyczyny, które skutkują powstaniem i rozprzestrzenianiem się tego pożaru pojazdu silnikowego. A co z tym mitem, który gdzieś tam funkcjonuje wśród kierowców, że bardziej niebezpieczne są auta napędzane gazem? Czy to ma jakieś przełożenie? No nie wiem, nie czytałem tutaj jakichś badań naukowych w tym zakresie, także tutaj będę ostrożny.
Ponoć te butle są na tyle zabezpieczone, że nie mają prawa niezależnie od temperatury eksplodować, wybuchnąć czy stwarzać dodatkowego zagrożenia. No, tak jak pani wspomniała, no, przynajmniej ja na obecną chwilę nie spotkałem się, żeby doszło do, w naszych interwencjach do wybuchu butli z gazem. Aczkolwiek jedną z pierwszych czynności, które podejmujemy przy działaniach ratowniczych, przy miejscowych zagrożeniach, niekoniecznie pożarowych, to jest właśnie odcięcie, odizolowanie tej instalacji gazowej, wypięcie, wyłączenie, żeby nie doszło do jakiegoś tam zaiskrzenia i nie daj Boże wybuchu gazu uwolnionego w takiej formie niewiadomej przy tym zdarzeniu.